tutaj siedzące przygotowaliśmy miejsc tylko 200, bo w związku z tym, że to dzisiaj bez wiz możemy do Stanów jechać, myślałem, że nas będzie tutaj, że będzie nas tutaj mniej, ale proszę bardzo. Wszystkich, których powinienem widzieć, widzę, nic nie róbcie. Trzecią część naszego święta rozpoczynamy. Mszą świętą zaczęliśmy, składanie kwiatów, a teraz program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej. Ale zanim to nastąpi, mały rys historyczny. Wiemy, jak bardzo, jakim pasjonatem historii jest pan burmistrz. Posłuchamy. Mówił, że będzie krótko. Ale czy da się krótko? 101 lat, panie burmistrz. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Drodzy księże proboszczu, szanowni państwo radni, wszyscy drodzy mieszkańcy miasta i gminy Kałuszyn. Wszystkim bardzo się cieszę, że tak licznie od godziny 11, od rozpoczęcia mszy świętej uczestniczymy jako mieszkańcy naszego miasta i naszej gminy w tym jakże ważnym dla całej Polski dniu. Także bardzo państwu dziękuję, że poczuliście ten zew, ażeby ten 11 listopada nie traktować tylko jako dzień wolny od pracy, ale przede wszystkim jako święto narodowe, dzień odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Szanowni państwo, ta niepodległość była wyśniona, wymarzona przez 5 pokoleń. 123 lata, szmat czasu. I te setnice listopadowe dni 18 roku ziściły się. Oczywiście, to był tak naprawdę jeden dzień, ale ten dzień był wyznacznikiem i ukształt. Był taką wisienką na torcie tych 123 lat walki na różnych frontach o to, żeby ta nasza Polska na mapę świata, na mapę Europy powróciła. Kiedy w 1795 roku trzy sąsiednie wrogie Polsce mocarstwa, Rosja, Prusja, Austro-Węgry, Austria, rozszarpały nasz kraj, już wtedy nasi przodkowie wiedzieli, że jeżeli będą bardzo chcieli, jeżeli będą zacisną zęby, przetrwają najgorsze, to wcześniej czy później ten kraj wróci na mapę Europy, bo musi, powrócić musi. Bardzo duży naród, 30-milionowy, w serce Europy. W samym jej środku. Walka zwieńczona rokiem 18 to była walka tak naprawdę na dwóch frontach. Walka naznaczona krwią poprzez wszystkie powstania. Proszę państwa, my już tracimy niepodległość w 1995 roku i lada dwa już powstają legiony. Już działał Dąbrowski, ten Dąbrowski, Jan Henryk, generał, o którym śpiewamy w filmie narodowym. Za chwilę jest insurekcja kościuszkowska. Powstania. Listopadowe 31, krakowskie 46, wiosna ludów 48, styczniowe 63, rewolucja 1905 roku i aż 14 rok i wybuch I wojny światowej, tej wojny, o którą modlił się w swoim wierszu Adam Mickiewicz, o wojnę narodów. Polacy przez 123 lata krwią znaczyli swoją obecność na mapie Europy. Formalnie nas nie było, ale nasze zrywy niepodległościowe nigdy nie pozwalały nikomu zapomnieć, że taki naród istnieje i wcześniej czy później on się wybije na niepodległość, bo wybić się musi. Ale oprócz, szanowni państwo, tej krwawej ofiary i walki na frontach z bronią w ręku, to jest przez te 123 lata w polskich domach, w polskich kościołach trwała walka o przetrwanie polskości, o przetrwanie języka, o przetrwanie kultury, o przetrwanie religii, o to, aby naród polski nie rozpłynął się w masie germańskiej czy też rosyjskiej. Równie należy cenić tę walkę, tą cichą walkę w zaciszu domowym, w zaciszu parafii, w zaciszu szkółek wiejskich, ażeby przygotować każde pokolenie, coraz wchodzące do życia, do tego, aby o tej Polsce pamiętało. O tej Polsce, która tylko była tym ludziom znana z opowieści dziadków.
Ten wysiłek został uwieńczony wspaniałym czynem niepodległościowym roku 1918. Zobaczcie, jak udało się w bardzo szybkim czasie, w przeciągu kilku miesięcy, w jedno całość zszyć organizm składający się z tych, tak naprawdę z trzech odrębnych części. Zaboru pruskiego, rosyjskiego, austriackiego. W każdym tym zaborze obowiązywał inny system prawny. W każdym tym zaborze obowiązywał inny system finansowy, administracyjny. Całkowicie było inne szkolnictwo. Nasi przodkowie 100 lat temu stanęli na wysokości działania, żeby w 2 miesiące stworzyć podwaliny państwa polskiego. Zwróćmy uwagę, jaka wtedy była jednomyślność co do potrzeby. Tak jak i teraz, tak i wtedy nasi przodkowie różnili się politycznie. Były różne przekonania. Narodowa demokracja, socjaliści, PSL, Witosa i tak dalej, i tak dalej. Ale nasi przodkowie wiedzieli, że w kwestiach najważniejszych musi być jednomyślność. My możemy się nie zgadzać w kwestiach pobocznych, ale co do całego sensu stworzenia, umocnienia i stworzenia bardzo mocnych podwalin pod istnienie kraju musimy być jednomyślni. I tutaj powinniśmy chylić czoła nad mądrością naszych przodków. Oczywiście dzisiejszy dzień jest również dniem przywołania pamięci tych ojców, założycieli tego kraju, na czele z marszałkiem Józefem Piłsudskim, z całym jego czynem legionowym, z całym jego straceńczym, jak śpiewamy w pieśni pierwszym legionu, rzucili się jak straceńcy. Nikt w to nie wierzy. To był człowiek czyną i dzisiaj jest wielki dzień, aby o tym pamiętać. Ale nie tylko marszałek Piłsudski, Ignacjan Paderewski, Roman Dmowski, Wincent Witos. Proszę pamiętać, że ten 11 listopada roku 18 tak naprawdę był tylko początek. Przecież granic nie było. Polska granica musiała sobie wywalczyć szablą i karabinem. To był dopiero listopad 18. W tym samym czasie walczymy o Lwów i na Orlęta Lwowskie. Przed nami jest cały rok 19. Wojna polsko-bolszewicka zakończona bitwą warszawską w sierpniu 20 roku. 3 powstania śląskie, powstanie wielkopolskie. My, szanowni państwo, my Polacy, nasi przodkowie, te granice wyrywaliśmy pazurami. Takie były czasy i tak trzeba było wtedy działać. Wtedy oprócz pięknych słów znaczenie miał czyn. Nie sztuka pięknie mówić. Sztuka te piękne słowa przekuć w piękny czyn, w piękną walkę i w piękne zwycięstwo. Na zakończenie chciałbym też jeszcze raz przywołać pamięci nas, Kałuszynian, pamięć ludzi tutaj, z tego Kałuszyna, z naszego okręgu, którzy w 18 roku stanęli na wysokości zadania i tworzyli tą niepodległość w naszym małym mieście. Koniecznie trzeba wspomnieć o Franciszku Stasiaku, pierwszy starosta miejski, szef Polskiej Organizacji Wojskowej, wieloletni burmistrz Kałuszyna, pochowany na miejscowym cmentarzu, ksiądz kanonik Józef Rybarkiewicz, Tomasz Janiszewski, Zawilec, przywódca Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Kołuszyna. Tu też był rozbrajany okupanta. Tu też stworzyła się Polska, bo duża Polska składa się z takich małych ojczyzn jak Kołuszyn. I dzisiaj jest ten dzień, żeby tych ludzi przypomnieć, pochylić czoło, oddać im cześć. Szanowni państwo, za oknem trochę słota, w końcu mamy jesień, listopad, ale cieszmy się tym dniem. Cieszmy się tym dniem, bo to jest święto narodowe radosne. To jest święto narodowe, które pokazuje, że historia Polski to nie są tylko klęski. To nie są tylko porażki i przegrane. Te klęski, te porażki w ostateczności przekuły się na jedno wielkie zwycięstwo. To zwycięstwo nazywało się wolna, samodzielna, suwerenna Rzeczpospolita Polska. Bądźmy dumni z naszego narodu. Nie tylko na co dzień. I od święta, nie tylko poprzez emanację patriotyzmu, poprzez czczenie świąt, poprzez zbliżanie flag narodowych. Bardzo się cieszę, że jadąc przez Kałuszyn tak dużo flag widzę. Nie wstydźmy się tego. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Bądźmy dumni z naszej wspaniałej biało-czerwonej flag. Ale pamiętajmy, że patriotyzm to nie tylko emanacja zewnętrzna barw narodowych, ale to również codzienna praca
na rzecz ojczyzny. Też tej małej naszej kałużyńskiej ojczyzny. Na zakończenie bardzo, bardzo serdecznie raz Państwu dziękuję, że tak licznie dzisiaj tutaj się spotykamy. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania dzisiejszego święta. Bardzo dziękuję księdzu kanonikowi Władysławowi Szymańskiemu i na jego ręce naszemu wikariamu panu księdzu Jerzemu Skuckiemu za celebrację mszy świętej. Bardzo dziękuję panu Marianowi Pełce, dyrektorowi Domu Kultury za przygotowanie tego miejsca pod uroczystość. Wspaniałą scenografię za chwilę Państwo zobaczycie. I bardzo, bardzo dziękuję panu dyrektorowi Markowi Pachnikowi, panią ze szkoły podstawowej, pani Stryszyńskiej, pani Kowalskiej, pani Berski, nie chciałbym nikogo pominąć. I przede wszystkim tym dzieciom, które za chwilę wystąpią, których Państwo zobaczycie. To jest uczenie patriotyzmu przez śpiew, przez taniec. Zawsze po takim występie, oprócz kroków poloneza, mam nadzieję, że w głowach tych młodych chłopców i młodych dziewczyn zostanie, czym się ten polonez wiąże, jaka była jego historia. A to jest jednym słowem właśnie patriotyzm i miłowanie ojczyzny. Dziękuję Państwu bardzo i życzę przyjemnego odbioru, na pewno wspaniałego występu naszych dzieci. Dziękuję bardzo.